W sobotę rano otwierał 19. sesję Rady Miejskiej w Sławie. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, że którym rada może obradować i podejmować prawa i uchwały. Serdecznie witam wszystkich radnych, burmistrza wraz z współpracownikami, sołtysów, przedstawicieli prasy oraz biorących udział w dzisiejszej sesji. Uchwalenie porządku obrad. Porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo już wcześniej. Projekty uchwały zostały zaopiniowane na poszczególnych komisjach radnych. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami. Punkt czwarty, sprawy organizacyjne rady. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie modyfikacji przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 na odrębną własność położonego w Sławie przy ulicy Walińskiego 5. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Sławie na 2016 rok. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sławie na 2016 rok. Punkt ósmy, interpelacje i wnioski. Punkt dziewiąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski. Dziesiąty punkt, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. I punkt jedenasty, zamknięcie obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad, który teraz przedstawiłem? Proszę o podniesienie. Dziękuję uprzejmie. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu. Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami. I tu poproszę Pana burmistrza. W pobieraniu edukacji w szkole.
szkole podstawowej w Sławie został zorganizowany specjalny autobus do wóz tych dzieci. Dzieci pobierają naukę w szkole podstawowej u pana dyrektora Smetany. Natomiast tak jak było w Lichnice, grupami zajmują się ci sami nauczyciele, którzy prowadzili edukację w Lichnice. Tak, żeby myślę, że jakiś komfort te dzieci jeszcze miały. Na dzisiaj czekamy jeszcze na konserwatora i zamknięcie dochodzenia przez policję, żeby wyjść na teren obiektu. Natomiast z decyzji nadzoru budowlanego jest kilka takich dość radykalnych decyzji, w których się stwierdza o rozbiórce całego poddasza, kilku stropów. Ale mówię, to myślę, że chcąc o tym budynku rozmawiać, niech nas tylko dopuszczą do możliwości wyjścia i do możliwości realizacji nakazu budowlanego, nakazu nadanego przez prawodawczego inspektora nadzoru budowlanego. Będziemy mogli cokolwiek robić. W tej chwili budynek jest zabezpieczony. Są tablice ogłoszeniowe powieszone w różnych miejscach. Wiadoma sprawa, że chętni i tak zwani ciekawcy wchodzą na ten teren, ale do obiektu na pewno się nie mogą dostać, ponieważ z dwóch stron obiekt jest zamknięty, zaplombowany. Mogę państwu przekazać z tego tematu dzisiaj. Jak będzie tylko coś wiadomo, będziemy rozmawiać dalej. Na pewno bez państwa wiedzy nie będzie nic zrobione, jeżeli chodzi o przyszłość tego obiektu. Następna informacja. W związku z tym, że zaistniała taka społeczna aktywność w sprawie nadania nazwy dla ronda przy ulicy Powstańców Śląskich, czyli przy naszej ulicy, przy własności gminy, zarządzeniem burmistrza powołałem komisję do spraw nazewnictwa ulicy Rąd Placu. Taka komisja do spraw nazewnictwa ulic była kiedyś w 2012 roku powołana. Tym samym w tej chwili tym zarządzeniem rozwiązuje działalność tamtej komisji, a powołuje tutaj komisję nową. W skład komisji wchodzi wiele osób, 10 osób, bo tak mogę powiedzieć. Dla państwa informacji będę chciał, żeby w tej komisji pracowali następujące osoby w postaci pana Artura Pacyli, pani Bożeny Polańskiej, pani Lucyny Wiadomskiej, pani Agaty Myśbak, Alfreda Rozlera, pana Sławomira Mazura, pani Agnieszki Szafer, pana Kazimierza Wawrzyniaka, pana Mariana Zborowskiego i Adriana Roli, naszego też pracownika rozwoju lokalnego i promocji. Przypuszczam, że pierwsze spotkanie, jakie jest zaplanowane do odbycia, będzie miało na celu przede wszystkim przeanalizowanie i ankiety, i takich różnych zapytań, powiedzmy sobie, które się pojawiły w internecie, i chęci, powiedzmy, społecznej nadaniu nazewnictwa dla tego małego rądka, które znajduje się przy ulicy Henryka Pobożnego. Następna sprawa to jest, drodzy państwo, rząd nas informuje tylko o faktach, które my musimy realizować. Rząd nas informuje o wejściu w życie i rozpoczęciu działania programu 500+ od kwietnia bieżącego roku. Nie ma żadnego przepisu wytycznego, nie ma żadnego wskazania co, jak mamy się poruszać. Mowa jest tylko o tym, że jesteśmy zobowiązani prowadzić w imieniu rządu, prowadzić to zadanie, które będzie finansowane także przez rząd. Na dzisiaj mogę tylko państwu powiedzieć tyle, że
sam się czuję zdenerwowany, ponieważ kiedy pojawi się to zadanie do wykonania, a my nie mamy żadnego przepisu, który będzie nam pozwalał na jakąkolwiek procedurę, na rozpoczęcie jakiejkolwiek procedury, to żeby nie było za późno. Będą znowu się odbywały tak zwane krucjaty, bo każdy będzie chciał mieć załatwione to od ręki, każdy będzie chciał mieć załatwione jak najszybciej, a nam się da znowu chwilę czasu, żebyśmy mieli wszystko uporządkowane. W gminie Sława na dzisiaj mogę Państwu podać tylko taką informację. Jest 2713 dzieci, o tak mogę powiedzieć, osób do wieku 18 lat. Z tego dzisiaj nie powiem Państwu, ile jest tak zwanych uprawomocnionych osób do pobierania tego zasiłku, ale liczymy, że powyżej 2000 będzie to grupa, która będzie chciała, która będzie pobierała ten zasiłek, czyli ten 1 000 000 złotych miesięcznie będzie wypłacany. 1 000 000 złotych to jest, drodzy Państwo, też potrzebna obsługa, potrzebne jest miejsce. Głupio się czuję, przekazując Państwu tą informację, ponieważ wiem, że to będziemy musieli robić, ale nie wiem, w jaki sposób i jak rząd to widzi do końca. Dlatego, żeby nie było zbędnych pytań, jesteśmy autentycznie na linii startowej. Jeżeli tylko się uda wydobyć jakiekolwiek informacje ze strony rządowej, jak to ma wyglądać, jak to będzie procedura prowadzona, będziemy chcieli to jak najszybciej rozpocząć wykonywanie, przygotowywanie najpierw. Bo najpierw trzeba będzie cały program uruchomić poprzez wprowadzenie tych nazwisk, wszystkich nazwisk, imion roczników i tych wszystkich danych osobowych do komputera, stworzyć zestawienie, po tym zestawieniu będzie weryfikacja i tak dalej, i dopiero wtedy będzie prawdopodobnie wypłacanie, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że jesteśmy, że tak powiem, w blokach startowych, natomiast nic dalej nie możemy w tej chwili zrobić. Następna informacja. Na początku stycznia miało miejsce podpisanie takiego porozumienia między trzema podmiotami. To jest beneficjentem głównym nadleśnictwem Sława, gminą Bosko i gminą Sława, w temacie współpracy przy tworzeniu programu. To się nie nazywa do końca rewitalizacja, ale program, który ma na celu budowę ścieżek rowerowych, infrastruktury turystycznej. Na to są dość duże pieniądze i poprzez działalność nadleśnictwa w Sławie jako beneficjenta chcemy uzyskać wpływy i źródło finansowania na też i nasze inwestycje czy elementy infrastruktury turystycznej, czy inwestycje w turystyce. Na dzisiaj jest taka sytuacja, do końca lutego będzie składany wniosek przez beneficjenta. Są dość duże pieniądze, więc zastępca pana nadleśniczego, pan Szczerbu, który prowadzi to ze strony nadleśnictwa, powiada, że nawet gdyby się nam nie udało w pierwszym tym rzucie lutowym, to prawdopodobnie będzie możliwość w czerwcowym naborze jeszcze raz składać wniosek. Wniosek, drodzy Państwo, będzie opierany na sumę prawie 16 milionów złotych. Nie jest to bagatela, nasz wkład też będzie potrzebny, gminy Kolsko także, ale tak jak powiedziałem, głównym beneficjentem jest nadleśnictwo. Będą to środki programowe z programu Ochrona Środowiska i Infrastruktura, Ochrony Środowiska, i będzie to program realizowany w latach 17-20. Dofinansowanie do tego programu jest zapisane 85%. Także jest to gra warta świeczki i warto bić się o takie pieniądze. To jest też w przyszłości. Następna informacja dla Państwa.
To jest informacja o wizycie rolników z naszego miasta partnerskiego Lukam i okolic Lukam, gminy Lukam. Powiem, że w naszej gminie w ostatnim, poprzednim weekendzie przebywała delegacja z panem Gerardem Lejmanem na czele, delegacja rolników i pracowników rolnictwa. Mieliśmy dzięki uprzejmości naszych rolników stworzone bardzo dobre warunki do zwizytowania rolnictwa naszej gminy w Sławie, sławskiego rolnictwa. Niemcy wizytowali gospodarstwo pana Bartka i pani Dominiki Rymkę w Przybyszowie. Wizytowali także gospodarstwo państwa Skrzyczyńskich w Krzepielowie i na drugi dzień byliśmy z wizytą też w gospodarstwie albo w zakładzie produkcyjnym firmy Hajdów w Szreniawie, gdzie goście mieli okazję też wizytować, oglądać produkcję wieczarek i mieli okazję zapoznać się z tymi tematami, które są no, na dzisiaj bardzo żywotne w gminie Sława. Powiem Państwu, że naprawdę jest wielka satysfakcja z tego, kiedy Niemcy przyjeżdżają do nas i no, są przepełnieni taką pewnością, że u nich jest najlepsze, ale szczerze Wam powiem, u nas jest naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rolnictwo, jeżeli chodzi o te wizyty, które były zaliczone i w piątek, i w niedzielę, i w sobotę. Proszę mi uwierzyć, że Niemcy byli, delegacja niemiecka była bardzo zaskoczona innowacjami, przedsiębiorczością tych naszych rolników, a przede wszystkim perspektywą rozwoju. To, co widzieli, to w podsumowau dali plus tym różnym ocenom, byli zaskoczeni. Dodatkowo w sobotę zobaczyli, jak wygląda produkcja pieczarek w naszej gminie, jak firma Hajduk sobie radzi, a jeszcze jak się dowiedzieli, że firma Hajduk to nie jest firma, która działa tylko na terenie gminy, na terenie ościennych gmin, ale także i za granicą. A jak się dowiedzieli, że nie tak dalekiej odległości od Lukam jest takie miasto Staków, w którym jest pieczarkarnia pana Hajduka, firmy Hajduk, no to rzeczywiście byli zaskoczeni całkowicie. Mówię to z dużą dozą satysfakcji, że rzeczywiście nasi rolnicy, nasi przedsiębiorcy w sposób znakomity prezentują się i te wszystkie osiągnięcia, które były zaprezentowane, pokazane gościom z Niemiec, na pewno pozostawiły u nich taki, powiedzmy, niedosyt, dlaczego to nie u nas, tylko tu w Polsce, jestem przekonany. Ale też zapowiedziano została rewizyta, będziemy chcieli, żeby do Lukam i w okolice pojechali też rolnicy z naszej gminy, żeby też mogli poglądać, zobaczyć, jak po stronie niemieckiej te wszystkie sprawy rolnicze się rozwijają. Nie ma pana radnego Moryty, ale ja na ostatniej sesji zostałem zobowiązany do przedstawienia. Takie było zapytanie o wyceny galer i terenu w Radzeniu przy UKS-ie. Jak mogę powiedzieć, na dzisiaj galery są wycenione na 529 000. To jest kwestia wartości netto za 26 arów powierzchni. Natomiast w Radzeniu jest to 325 600. Jest to powierzchnia, w której skład wchodzi grunt i hangar. Na dzisiaj, tak jak ustaliliśmy, jeżeli chodzi o galery, na pewno będą galery stawiane do przetargu, do sprzedaży, ale nie na własność, a na wieczyste użytkowanie, chcąc mieć zabezpieczenie tej sprzedaży przed ewentualnymi zakusami przyszłego właściciela. Chcemy obarczyć go obowiązkiem tak zwanym czasowym co do realizacji zamierzeń, które są planowane na tym miejscu.
i to, ten zapis wieczystego użytkowania będzie nam pozwalał. To tyle. Jeszcze jedna informacja. Informacja z Tarnowa Jeziornego. Będę ogłaszał zebranie wyborcze w Tarnowie Jeziornym. Pan Jarosław Omiczak, sołtys Tarnowa, złożyła rezygnację. Cała rada, może nie od razu, ale no, zrezygnowali z pracy i w tej chwili jestem zobowiązany wywołać zebranie wyborcze, w czasie którego będzie wybrana nowa rada i nowa osoba zarządzająca wioską. Może tyle na to. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do sprawy organizacyjnej rady. Tu mam podany jeden termin komisji. Chciałbym się zwrócić do przewodniczącej komisji, aby może wymyślić jakąś nową formę kontaktu i przekazu, kiedy odbywają się komisje, albo wybrać termin, pierwszy, czy tam drugi, czy trzeci, czwartek, czy środa. Tak, żeby po prostu mieć już to, żebym ja na przykład musiał dostać tylko jeden termin. Teraz musiałbym się zwracać do Państwa, kiedy będzie następny. Albo można by było zrobić, skoro jesteśmy już tak wyposażeni w sprzęt elektroniczny, że przewodniczący podaje do pani Grażyny, pani Grażyna drogą elektroniczną przekaże nam, w którym jakim dniu jest komisja. Bo na samym początku, jak tam kiedyś byliśmy wysłuchani do listownia i nikt nie dyskutował kiedyś, że ten termin mi nie pasuje, mogę, jestem, nie mogę, no nie jestem, to prosta sprawa. Bardzo prosimy może w ten sposób, żeśmy to rozwiązali. Ja tu mam podany Komisja Bezpieczeństwa 15 lutego, godzina 15. Nie, poświaty 18 lutego, godzina 14.30. Komisja Rewizyjna 19, godzina 17, godzina 13. A my musimy 16. I 16 Komisja Inicjatyw Gospodarczych. 17. Musimy się z tym zmieniać, nie? Tak, to na 16 jest na 17. No. Sesja 25 lutego. 15 o godzinie 15. Proszę Państwa, mam jeszcze taką ogromną prośbę, bo dosyć dużo osób przychodzi w sprawie zmian zagospodarowania przestrzennego, zapytaniami i tak dalej. W związku z tym, że jest to 2010 rok, ostatni raz były zmiany wprowadzone i chciałbym, żebyśmy do końca roku gdzieś nagłaśniali to bardzo dosyć mocno, że przyjmujemy wnioski. Formularze wniosków znajdują się w referacie budownictwa, żebyśmy jak najwięcej tych wniosków otrzymywali. W miesiącu grudniu przeanalizujemy te wnioski i taka jest moja propozycja, bo skoro w 2010, mamy 2016, to już mija 6 lat od tego momentu, kiedy ostatnio była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, wiem, studium robi się raz na 10 lat, więc tutaj możemy wcześniej, żebyśmy po przeanalizowaniu zajęli się też tworzeniem tych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku. Zainteresowanie jest dosyć duże, natomiast naprawdę sporo osób nie wie nawet, że trzeba ten wniosek tam gdzieś złożyć, żeby było to zaakcentowane. I takie szkolenie chciałbym, żebyśmy i radni, i też panowie i pani sołtysi, sołtysowie można powiedzieć, żeby byli na tym, żebyśmy też mieli jasność, na czym polega w ogóle tworzenie, że to nie jest z dnia na dzień, z godziny na godzinę, czy z roku na rok, że jednak terminy są i to też naprawdę, naprawdę kosztuje. Proszę Państwa, przychodzą ludzie, którzy mówią wprost, że my chcemy ponieść koszta tej zmiany. Nie można. Ustawa wyraźnie mówi, że musi to zrobić na koszt gminy. I stąd też ja będę Państwa informował o tym szkoleniu, żebyśmy wszyscy uczestniczyli, żebyśmy też wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Druga sprawa, która wpłynęła też do Rady Miejskiej w sprawie, stąd też ja Państwa powiadamiam, my się nad tym skłonimy na następnej sesji, bo musimy przygotować stosowną uchwałę. Otóż zwrócili się do nas, do Rady, Państwo Arleta i Artur Maciukiewicz, spółka cywilna. I tu jest taki, no powiem, dla mnie było to ogromne zaskoczenie, ale to nie ja jestem szefem.
Związku o wykonywanie mandatu Rady Miasta w Sławie przy naszego pracownika prosimy o wyrażenie zgody albo rozwiązanie umowy z panią Moniką Miziewicz w stosunku o pracę i musimy wydać pewną opinię, ale to będziemy zajmowali się tym już na następny raz. Natomiast ja państwa informuję, że coś takiego wpłynęło, żeby po prostu nikt mi nie zarzucił, że gdzieś to zadaniłem, coś mi po prostu robiłem. Proszę państwa, skorzystając z tego, że właśnie są sprawy bieżące, poproszono mnie też tutaj, abym swojego głosu, no nie wiem, to nie swojego głosu, ale swojego czasu użyczył pani Katarzynie. Ona szła tutaj z petycją w imieniu mieszkańców Czefielowa. Bardzo proszę. Są jednoznaczne i nakazują zachowanie szczególnej ostrożności przy lokowaniu
oddziaływanie na elektrowni wiatrowej. Wskazują przy tym minimalne odległości od sieci ludzkich w zakresie od 2 do 4 km. Ponadto opinie te potwierdzają właściwy sposób przeprowadzenia badań do oceny ich wpływu na środowisko i przestrzegają przed negatywnymi skutkami, jakie mogą nastąpić na skutek oddziaływania elektrowni wiatrowych na mieszkających w pobliżu ludzi. Dodatkowym negatywnym aspektem budowy farmy wiatrowej jest spadek wartości nieruchomości. Według badań przeprowadzonych w krajach europejskich spadek wartości nieruchomości zlokalizowanych w odległości do 1,6 km od wiatraku sięga nawet 54%. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku dziennik ustaw nr 80, pozycja 717 z późniejszymi zmianami z artykułu 36 ustęp 1 mówi, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Ponadto wiatraki usytuowane zostaną w bardzo bliskiej odległości, około 500 metrów od fermy trzody chlewnej, w której hodowanych jest 5,5 tysiąca świń oraz stadniny koni, w której przebywają jedne z najlepszych koni sportowych w Polsce. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Andrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przeprowadził badania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego mające na celu sprawdzenie wpływu siłowni wiatrowych na zachowanie, wyniki produkcyjne oraz rozwój zwierząt. Badanie jednoznacznie wykazało stresogenne oddziaływanie siłowni wiatrowych na organizmy zwierzęce. Cytuję, zrealizowane w trakcie badań eksperymentu upoważniają do wyartykułowania następujących wniosków. Zachowanie się zwierząt gospodarskich sugeruje, że badane zwierzęta źle się czuły w pobliżu siłowni wiatrowych. Na przykład gęsi skupiały się w grupie i nieruchomiały. Przyrosty masy ciała zwierząt wykorzystywanych do badań uległy obniżeniu. Zużycie paszy na jednostkę przyrostu masy ciała było około od 5 do 10% wyższe. Tak wyraźny wzrost zużycia pasz powoduje pogorszenie się rentowności produkcji zwierzęcej, a w konsekwencji sprawia, że będzie ona nieopłacalna. Badania krwi badanych zwierząt. Poziom kortyzolu wykazał, że w miarę zbliżania się ich miejsca bytowania do siłowni wiatrowej zauważono tendencję do nasilania się zjawisk charakterystycznych dla stresu. Podsumowując, należy stwierdzić, że bliskość siłowni wiatrowej wpływa niekorzystnie na wyniki produkcyjne i zdrowie zwierząt, a obecne przepisy w tym względzie będą musiały ulec weryfikacji. Zadajemy więc pytanie. Czy te wszystkie opracowania i analizy są nic nie warte i nieistotne, czy też będą one wzięte pod uwagę przy wydawaniu uzgodnień środowiskowych? Liczne przykłady ignorowania tych ostrzeżeń płynących ze strony bardzo poważnych ośrodków naukowych dają nam prawo do zadania tego pytania i uzyskania na nie odpowiedzi. Miejsce, w którym żyjemy od pokoleń, jest naszym wspólnym dobrem. Wspólne dobro powinno być zarządzane w procesie publicznym, transparentnym, obiektywnym, otwartym na udział społeczny. Wspólne dobro nie może być zarządzane przy pomocy decyzji administracyjnych, arbitralnych, subiektywnych, niepoddanych kontroli społecznej lub wbrew woli lokalnej ludności. Władze gminy Sława, które mają wydać decyzje dotyczące również przyszłych pokoleń, muszą postępować zgodnie z rozwagą i zgodnie z wolą społeczeństwa, przez które zostały wybrane i obdarzone zaufaniem. Elektrownie wiatrowe, wbrew potocznemu określeniu zielona energia, nie są inwestycjami obojętnymi dla środowiska. Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziałuje silnie na krajobraz. Negatywny wpływ na środowisko występuje również na etapie budowy oraz likwidacji poszczególnych wiatraków. Wiadomo, że nawet po 30 latach, gdyby nastąpiła utylizacja elektrowni wiatrowych i części naziemnej, w ziemi pozostanie najważniejsza część, prawie 500 ton betonu i stali, która będzie tam istnieć do końca świata, będą świadectwem bezmiernej głupoty i barbarzyńskich decyzji. Żywimy głęboką nadzieję i ufność, że w demokratycznym państwie nasz głos zostanie wysłuchany, oddany pod rozwagę i uwzględniony w procesie decyzyjnym. Apelujemy o zatrzymanie procesu inwestycyjnego i rezygnację z pomysłu utworzenia siłowni wiatrowych we wskazanych lokalizacjach. Chciałabym nadmienić, że pod tym listem podpisała się zdecydowana większość mieszkańców. Budowę farmy wiatrowej poparło zaledwie 5 osób. Nie trudno się domyślić, że są to osoby, które będą czerpały korzyści finansowe wynikające z tej inwestycji. Ufając, że nasz los nie jest wam obojętny, z
Składam się w imieniu naszych posłów na ręce pana burmistrza list otwarty wraz z podpisami mieszkańców. List zostanie także wysłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Pożarze Wielkopolskim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 na odrębną własność położonego w sprawie przy ulicy Walińskiego 5. Proszę panią Lidię Kowalczyk, kierownika referatu, o wprowadzenie do najbliższej uchwały. Wczoraj nie wiem, wczoraj się doszło.
17. Stwierdzają, że to pismo, które oni wysłali do Rady nie dociera, no to dają na przykład mi znać, tak? I ja otrzymuję pismo o, w związku z jakimś uporczywym nękaniem pracownika firmy jakiejś piekarni przez Straż Miejską w Sławie, no to jest pismo skierowane też do Rady Miejskiej, a to pismo ja nie pamiętam, żeby ono dotarło, bo był grudzień, 4 grudnia, była Rada 20 któregoś tam grudnia na koniec, teraz jest kolejna Rada, czyli 2 miesiące tak naprawdę mijają. I to pismo, które jest skierowane do Rady Miejskiej, nie dociera do Rady Miejskiej. I to jest już któraś tam kolejna taka sytuacja. Więc ja, no nie wiem, ja uważam, że to jest troszeczkę, no nie wiem, czy Państwo radni też tak uważają, że jeżeli pismo do Rady Miejskiej ma dotrzeć, a nie dociera, no to chyba gdzieś jest błąd. Ja uważam, że to nie jest specjalne działanie. Ja uważam po prostu, że gdzieś się to pismo zawieruszyło. Natomiast, no. To znaczy, że rozumiem, że ono nie doszło do... Znaczy, nie otrzymałem takiego pisma, w związku z tym ja się zgodzę. Ja mam to pismo tutaj. Nie, to jest korespondencja. Okej. No w każdym razie chciałbym prosić o wyjaśnienie tej sytuacji, ja zaraz oczywiście z panem przewodniczącym, jak on pokaże to pismo dokładnie. Panie radny, czy jest to potwierdzone przez sekretaria? Ale ja nie sprawdzałem tego, czy to jest... Nie, ja dostałem i ja otrzymałem informację. No ale bardzo dziękuję, no w tej chwili, jeżeli my rozmawiamy o piśmie, pismo wpłynęło, musi mieć na te wpływu, że tak powiem, no i rozmawiamy... Może o informacji, to chwileczkę. Może ja... Dzisiaj panu nawet... Już, ja rozumiem, dlatego ja chcę to wyjaśnić. Ja już tylko sprawdzę, czy tutaj widać jakieś wpływówkę. Ja tu mam skanier tego pisma, ale jakieś wpływówki... Pływuszki nie widzę, więc jest to pismo wysłane widocznie tak, jak było wysyłane i nie ma potwierdzenia pływu. No, tą sprawę wyjaśnimy. Natomiast jest to rzecz, która mnie niepokoi, nie chciałbym tutaj dłużej rozpatrywać tego tematu. Po prostu dowiemy się dokładnie, kiedy pismo i sprawdzimy, jak to było, jaka była jego droga. To jest któryś tam kolejny temat. Dziękuję i to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę pan Krzysztof. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, moja interpelacja będzie nawiązywała do listu odczytanego przez panią Zgrzyńską i w imieniu mieszkańców wsi Krzepielów
żądamy zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem lokalizowania elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Krzepielów do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia zaleca lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od domów ludzi. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, artykuł 6 punkt 2 mówi: kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. Wszelkie prace władz gminy mające na celu umożliwienie lokalizowania elektrowni wiatrowych w świetle braku przepisów zapewniających bezpieczeństwo ludziom należy uznać za bezprawne ze względu na naruszenie wyżej wymienionej zasady przezorności. Przypominam, że ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, artykuł 7 ustawy 1, nakłada na władze gminy m.in. zadanie obejmujące sprawy ochrony zdrowia. Dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do zlokalizowania elektrowni wiatrowych naraża Państwa na zarzut próby sprowadzenia zagrożenia zdrowia i życia na mieszkańców gminy Sława. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Teresa. Panie Burmistrzu, w imieniu własnym społeczności szkolnej, na jakim etapie jest sprawa budowy sali gimnastycznej w Sławie na ulicy Henryka Popoznego? Czy w tegorocznym budżecie są zabezpieczone środki na powyższą inwestycję? Z tego co mi wiadomo, reforma oświaty nie jest w pełni jeszcze przesądzona. W związku z tym, jak długo będziemy czekali na konkretne decyzje? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, muszę wcisnąć. Proszę. Proszę pana Antoni Grzebicz. Ja mam trzy sprawy do przedstawienia. Chodzi mi tak. Ja próbowałem z panią, kiedyś rozmawiałem z panią Haliną Dąbrowską, z panią Dorotą. Chodzi mi o drogę polną, która idzie równolegle do torów kolejowych. Ona się zaczyna od drogi wojewódzkiej i idzie aż do bloków PGR-owskich na jedynce. Tam jest taki konflikt, jest no, po prostu ona idzie na mapie prosto, a w rzeczywistości to ona tak płynie. I tam próbowaliśmy to zrobić, może Straż Miejska, może my, rolnicy, jakoś się dołożymy. Ja bym chciał, żeby tą drogę uregulować. Po prostu, żeby tam ktoś nam pomógł. Może Straż Miejska, byśmy ślunęli, byśmy się spotkali, rolnicy, którzy tam jesteśmy. Ja bym chciał, żeby tą po prostu zrobić linię tej drogi, żeby to było widoczne. Ja próbowałem, tam są słupki, próbowałem podbijać, bo przesiałem, ktoś przyszedł po rybą, jeździ mi po polu. My jedziemy jednemu po drugie, no nie wiem o co tam chodzi. Trzeba by tą drogę granicę drogi wytyczyć ponownie. Chodzi mi o drogę powiatową w kierunku, drugi temat, drogę powiatową w kierunku stacji Głogowskiej, stacji Lipinka-Głogowska. To jest droga powiatowa, jest to bruk, jest to droga, która jak ja jestem radnym, to raz tylko byli ze wschowy panowie, którzy zrobili tam troszeczkę porządek, bo jak przychodzą roztopy i przychodzi wiosna, po prostu nasze drogi polne płyną i to wszystko się zostaje, zatrzymuje się na chodnikach na drodze powiatowej. Tam nikt tego nie interweniuje, to wszystko zalega przez cały rok. Te chodniki są obsypane. Ci, którzy mieszkają przy podsesjach, którzy się podszuwają, to w jakiś sposób sprzątają, ale są takie części, gdzie nie ma, gdzie są taksi ludzie, którzy tego nie robią i tam no, strasznie to wygląda. Ludzie się namawiają, żeby zrobić tam porządek. Zresztą starosta obiecał w tamtym roku, że zakończy budowę chodnika. Miał się zakończyć budowa chodnika. Zostało tam parę, no może 100, może 150 metrów. On miał się kończyć za domostwem pana Kalisza Piotra. To miał się kończyć ten chodnik i do dzisiaj ta inwestycja nie została zakończona. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, 2 lata temu przystąpiliśmy do tak zwanej segregacji śmieci, przystąpiliśmy do wywozu nieczystości stałych. Na poszczególnych miejscowościach odbyły się zebrania, gdzie właściwie wygrała spółka wschowa,
wygrała konkurs na wywóz nieczystości stałych. I tam była pani Dorgas, bodajże dyrektor, która u nas była na spotkaniu i zapewniała nam, że oni nie wiedzieli, że wygrają ten konkurs, dlatego jest tak mało pojemników postawionych kontenerów, będziemy rozdawać worki. I minęły 2 lata, te worki są wydawane. Może Państwo nie wszyscy macie z tym problem, ale na wsiach są zwierzęta, są psy, są koty, łażą. Ludzie segregują, ładują do worków, przychodzi pies, rozrywa i ci panowie nie chcą tych worków zabierać. Przyjeżdża samochód i on tam ma w nosie, bo jest worek rozwalony, on tego nie będzie robił. I jeśli oni już wiedzą, że wygrali ten konkurs, to niech dostawią te... Podejrzewam, że powinniśmy zwrócić im jakąś uwagę. Tym bardziej ci panowie, którzy wywożą śmieci, potrafią nawet nabrudzić, bo przyjeżdżają samochodem, gdzie nie ma nawet popiołu, ktoś nie wyrzuca, zostawiają mu kubki popiołu i przy tych kontenerach i oni nie sprzątną nic, no bo nic nie zrobią koło no bo są takie place wyznaczone, u nas są wyznaczone place. Nie wiem dlaczego, czy to te place należą do nas, będziemy, możemy sprzątać, ale niech ktoś to określi, jaki jest zakres obowiązków tych, którzy odbierają te śmieci. No i właśnie ludzie domagają się, żeby dołożyć im kontenery, żeby po prostu, i tym bardziej, że kiedyś dawali po 5 worków, teraz dają po 1 worku, trzeba gdzieś jeździć, szukać worków, gdzieś pod niby się na górce pobiera worki, ja nie wiem, gdzie ta górka jest, ale no, trzeba byłoby na to zwrócić uwagę, no, bardzo bym prosił o interwencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Na wstępie chciałem podziękować panu burmistrzowi za mój udział w komisji nazewnictwa. Miło mi bardzo, że mogę uczestniczyć w niej. Oczywiście to było sarkastyczne stwierdzenie, ale to już mówię, od jakiegoś czasu tak to wygląda. Proszę Państwa, o szkole w Lipinkach wiemy, jest to oczywiście ogromny nasz problem, który się wydarzył. Popieram tutaj ten wniosek, który koleżanka tutaj przedstawiła w sprawie sali gimnastycznej dla szkoły na górce tak zwanej, czyli szkoły podstawowej. Jeszcze nic nie wiadomo, jak będzie wyglądała reforma oświaty, jak to ma funkcjonować, a my już tutaj mamy wszystkie plany jakby zrealizowane. Wiemy, że zima się kończy, drogi osiedlowe są bardzo w strasznym stanie. W związku z tym myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców, którzy na tych nowych osiedlach mieszkają, a mają problemy z dojazdem, taka prośba od ich strony, żeby w momencie, kiedy to już jakby się rozstrzygnie, żeby jakiś sprzęt tam się pojawił, żeby to wyrównać wszystko. Mamy również problem po prostu z wjazdami na drogę wojewódzką. Te, które zostały zrobione, to między innymi ten jeden bliski wjazd tutaj koło pani Halinki. Tam w zasadzie tylko jakimś terenowym samochodem można normalnie wjechać, osobówką, to wszystko jest na skos zrobione. Rynne zrobiono tak dużo, że tylko właściwie do jakiegoś samochodu ciężarowego. Nie wiem, kto tak to przyjmował, jak to wyglądało przy wykonaniu, ale jest problem. Drugi wjazd mamy również po wykonaniu kanalizacji. Też jest bardzo wysoki wjazd na drogę wojewódzką, w związku z tym to jest ten problem. Lubokoszczy. Proszę Państwa, tydzień mnie nie było. Przyjeżdżam, informują mnie mieszkańcy. Słuchaj, byłeś w parku? No i byłem w parku. Proszę Państwa, to co się dzieje w parku, a szczególnie chodzi o wycinkę drzew. Ja może taki wniosek przedstawię. Może wytnijmy całkiem park, podzielmy go na działki. Nie będziemy się przejmować. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Proszę Państwa, my myślimy, że my tutaj żyjemy tu i teraz. Cały świat ma problemy z emisją. Byłem w Krakowie, widziałem, jak ten smog strasznie wygląda i nie ten smog wawelski, tylko ten właśnie, którym oni tam mają problem. Wiem, jak wygląda stan czystości środowiska, powietrza tutaj na naszej gminie i w ogóle w powietrzu. To nie są rewelacyjne wyniki. My chcemy sobie wyciąć część bardzo piękną terenu, który odgrywa również bardzo ważną rolę w całym ekosystemie. Komuś może przeszkadza jakaś akacja, która kiedyś tam z Ameryki przywędrowała, ale generalnie my
jakby podcinamy to gałąź, na której my tutaj wspólnie siedzimy. Już nawet nie chodzi o pana Peconta, który kiedyś tam projektował parki. To były zupełnie inne czasy. Dzisiaj świat się całkowicie zmienił i ma ogromne, ogromne problemy z emisją gazów cieplarnianych, z tym wszystkim. A my w Sławie tych problemów nie mamy. Możemy sobie wycinać, ile wlezie, ponieważ jedno drzewo tam gdzieś przeszkadza, a może 500 wytniemy, bo tak chyba w planie jest. Słuchajcie, 500 tych drzew to jest, nie chcę mówić, ile to jest tlenu, który do atmosfery się dostaje, a ile jeszcze jest dwutlenku węgla, który zostaje wchłonięty. Pamiętajmy, że Sława to nie jest jakaś wyspa samotna, która sobie dryfuje po oceanie, ale my stworzymy globalnie cały taki jakby system ekologiczny. I to, co się tam wyprawia w tym parku, to naprawdę bulwersuje większości mieszkańców naszej gminy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo, pan Jerzy Rzeczyński. Ja mam akurat pismo z 19 czerwca ubiegłego roku dotyczące mojej interpelacji w sprawie wykształcenia progów na drodze Lipinki Krążkowo. Interpelacja została złożona, pismo wysłane. Na chwilę obecną jakaś partyzanka, z jednej strony firma Hajduk wycina trochę gałęzie, z drugiej strony energetyka. Pracowników z naszego kochanego powiatku jak zwykle nie widać. Przedtem wszyscy się tłumaczyli, że jest to środek lata. W tej chwili wydawałoby się, że tą sprawę można załatwić, bo są to warunki zimowe. Niestety tej wycinki ze strony powiatu niestety nie ma. To byłby jeden temat. Następny, również dotyczący wycinki gałęzi przez zakład energetyczny. Odbywa się to w całej gminie, nie tylko w mojej miejscowości. Energetycy sobie podcinają, wytną dwie gałązki z jednej strony, zostawią je na ziemię i odjeżdżają. Czy w tej sprawie nie można by było dojść do jakiegoś porozumienia, żeby oni to robili w jakiś sposób schludny? Niech to drzewo wygląda jak drzewo, a nie takie okaleczone, no trochę wyglądające dziwacznie. Temat trzeci to dotyczący jak zwykle mostu w kierunku Starego Strącza. Przyjechał sołtys z Gnańczyc, nastraszył nas, że oni nie chcą, żeby tamtędy jeździły samochody ciężarowe. No, chciałem go zaprosić do Krążkowa czy do Lipinki, niech zobaczy, jak ten ruch wygląda. Prędkości to niestety nic nie pomaga, ograniczenia. Cały czas mamy problem z tymi pojazdami, które zajeżdżają w nasze miejscowości. Niestety trzecią kadencję próbuję wojować z powiatem, żeby wreszcie stworzono jakieś chodniki. Kiedyś powstał nawet projekt tego chodnika, na dzień dzisiejszy no tak jakby nie ma odzewu, spotkania. Nie odnoszą żadnego skutku, pisane pisma nie odnoszą żadnego skutku. W momencie, kiedy właśnie ten powiat był tworzony, ktoś to rzeczywiście prawdę powiedział, że tworzymy powiatek, z którego niewiele będziemy mieli. Ja mam takie wrażenie też, że niestety, ale nikt nas tam nie chce wysłuchać. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę pani Pisze. Bardzo dziękuję za głos. Ja tylko chciałam podziękować panu burmistrzowi i pani kierownik Halinie Dąbrowskiej za bardzo szybkie wykonanie naprawy drogi gruntowej nr 47 w miejscowości Stare Strącze, w odpowiedzi na mój wniosek. Mieszkańcy bardzo dziękują i też liczą na to, że będzie, no, że będzie przeprowadzona ta inwestycja, zasilanie, oświetlenie solarami typu LED. Także mieszkańcy liczą na to, no i bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakieś interpelacje w sprawie sołtysów. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy potrzeba czasu robić przerwę, czy jesteście gotowi na odpowiedź? Gotowi. Bardzo proszę pana burmistrza, proszę sobie wskazane. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pierwsze zapytanie, pierwsza interpelacja pana radnego, pana Dobrożyna. Droga Śmieszkowi, panie radny, myślę, że jesteście w kontakcie z panem sołtysem ze Śmieszkowa. Rozmowa, którą odbyłem z
panem sołtysem miała na celu przede wszystkim przyspieszenie prac nad realizacją tego deklarowanego zadania. Wiadoma sprawa, że w tym roku dożynki będą się odbywały w Śmieszkowie, gminne dożynki. W ramach tych dożynek Śmieszkowo dostaje 20 tysięcy na inwestycje, te 20 tysięcy też będzie zrobione tą inwestycję drogową, żeby wzmocnić i przyspieszyć. Jestem po rozmowie z księdzem, ze strony księdza też jest zainteresowanie jakimś wsparciem. Natomiast dla mnie najważniejsze jest zakres całego zadania, ponieważ to, co planowaliśmy poprzednio, że będzie droga, będą parkingi, na takie rzeczy nas nie stać, ale na pewno droga dojazdowa do tego placu przy kościele będzie zrobiona, a parkingi, jeżeli uda nam się dogadać, będą wykonane z kruszywa, ponieważ to kruszywo na podkładzie gliniastym, a taki jest tam, będzie myślę, że dobrze przyjmowane i przede wszystkim akceptowane także i przez kierowców, którzy samochodami tam będą składali. Mam cichą nadzieję, nie powiem panu kiedy, jak, ale chciałbym, żeby to dorożynek było zrobione. Jest to zadanie, powiedzmy sobie, bardzo trudne do wykonania. Tylko dlatego, że jak ruszymy sprawy uzgodnień, to tam się okaże, że jakiś kabelek, jakaś linteczka pod drogą przelatuje i znowu będą kłopoty. Ale moim zadaniem jest przygotowanie takiej inwestycji, żeby do dożynek wioska mogła się podpalić. To jest też taki kłopot, bo ja to przypomniałem o to, żeby porozmawiać z takim przedsiębiorcą, który robi takie rzeczy, żeby mieć taką jakby fachową troszeczkę wiedzę na temat tej interesji. To jest taki kłopot, że przy budowie tej drogi właśnie to ostatnie, to jest kontakt z drogą powiatową. I ten kontakt z drogą powiatową tyle jest ciężki, że tak naprawdę tam jest nierówność terenu i tam będzie spływać wodą na tą drogę powiatową. Proszę zostawić to budowlańcom, drogowcom. No jasne. Jak oni się tym zajmują, nie jesteśmy fachowcami, mają to do rozwiązania. Fakt jest niezaprzeczalny, że kolizje, jakie powstały na drogach wojewódzkich, są w tej chwili bardzo widoczne, choćby droga na Głuchowie, ulica na Głuchowie zrobiona, a dojazd do tej ulicy przez odcinek wojewódzki to jest przez dziury i błota, ponieważ drogi wojewódzkie nie chciały zgodzić z nami, nawet za nasze pieniądze, wykonania tego tabelu. Druga sprawa, którą pan radny przedstawiał pismo do rady. Śmiem twierdzić, jeżeli to pismo ma pieczątkę wpływu, jeżeli to pismo dostanę, na pewno będę egzekwował pewne należności, które występują w tym momencie, ale po rozmowach z panem przewodniczącym w miesiącu chyba listopadzie, czy nawet listopadzie, wszystkie pisma, jakiekolwiek są adresowane na radę, są przekazywane. Oczywiście przez sekretariat urzędu. Pan radny Łudziów, powiem tylko tyle. Sporo dzisiaj zostało na ten temat powiedziane. Panie radny, tak samo jak panu, tak samo mi leży na sercu zdrowie mieszkańców. Będziemy się starali, żeby ten apel nie został pozostawiony bez echa. Tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy dokumentacyjne, nie mamy dzisiaj podstaw do tego, żeby cokolwiek, czymkolwiek zanurzyć się, podejmować decyzję, ponieważ to zależy od zgłoszonych wniosków przez firmę, która jest zainteresowana. Takich wniosków ja nie mam czego się trzymać i jak podejmować decyzję. Zresztą myślę, ja powiedziałem chyba na ostatniej czy przedostatniej sesji. Lud chce, lud dostaje. Żebyśmy się kłócił, bo to nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili. Po prostu przyszłość zależy od tego, jak będziemy stanowili na tym terenie. Tyle mogę pani radny odpowiedzieć. O tych 2 kilometrach wiem, jestem poinformowany przez samego, także jestem zorientowany. Pani radna Spektała,
Szkoła na Rówce, Szkoła przy ulicy Henryka Położnego. Na dzisiaj mogę powiedzieć, nie zasłaniam się żadną wizją pani premier Szydło, likwidacją gimnazjum. To, co było zaplanowane, to idzie do przodu. Była koncepcja, koncepcja została zaakceptowana przez pana dyrektora. W tej chwili wykonujemy projekt do tej inwestycji, o której mówiliśmy. Czyli boisko zadaszone i to tak jak było umówione, postanowione. Idzie do przodu. Pan Jurewicz, panie radny, ja mam taką sugestię, bo sporo dzisiaj pan tutaj wypowiedział się i w sprawach dróg i swoich dróg, dróg powiatowych, firmy Przyszłość. Szczerze powiedziawszy, przede wszystkim zacząłbym od tego, że zapraszam pana na rozmowę. Będzie przy rozmowie pani kierownik Dąbrowska. Uzgodnimy wszystkie za i przeciw marszówkę, jaka będzie do załatwienia i liczę się z tym, że no, w miarę szybkim tempie będziemy realizowali te tematy. Na dzisiaj już więcej w tej materii dlatego nie będę zabierał głosu. Pan radny Trankiewicz. No panie radny, ja nie przyjmuję podziękowań, bo nie należą mi się. W każdym razie jak mam przed sobą skład poprzedniej komisji, w tej komisji pana nie było. Nawet nie myślałem, że będzie pan zawiedziony, że pana nie ma obecnej komisji. Bardzo jestem. Ale to mi jest, powiem szczerze, nie na rękę, bo jako historyk przydałby się pan też. Następna sprawa, którą pan zgłosił, to jest sprawa dróg wyjazdu. Sądzę, że musimy odczekać. Niech to wszystko troszkę osłabi się. Będziemy realizowali te cele, ponieważ nie tylko w tych miejscach są takie dziury, ale mam zgłoszenia prawie z całej gminy, że po tym krótkim działaniu zimy i tych opadach atmosferycznych stworzyły się tak wielkie dziury w różnych miejscach, że to będzie globalnie trzeba załatwiać tematykę. Natomiast co do parku, nie chciałbym już tutaj tego analizować tak dogłębnie. Były konsultacje społeczne, były spotkania, rozmawialiśmy. Miał pan okazję też na tym spotkaniu, choćby ostatnim być, rozmowy były prowadzone. Powiem tyle. Płuca są niesłychanie potrzebne zdrowe, ale racjonalne myślenie też. I w tym momencie jestem przekonany, że program, który został zaakceptowany przez wszystkich świętych tego województwa, będzie realizowany. A jak będzie to wyglądało, to myślę, że ci, którzy podejmowali decyzję, to mają głowy na karku i na pewno będzie to wyglądało bardzo ładnie, a przede wszystkim przyszłościowo i perspektywicznie dla Sławy przede wszystkim. Pan Żarczyński, nie wiem, jak panu odpowiedzieć, bo ilekroć się spotkamy z powiatem i rozmawiamy, to są deklaracje, że będzie to zrobione, wszystko na cacy. Później się okazuje, że oni Polski nie mają, a my zostajemy na lodzie tak zwanym. Moja sugestia do tej pierwszej sprawy, czyli wycinka drzew za krzaczem i tak dalej przy drodze powiatowej. Uważam, że jest piękny okres zimy. Okres zimy, choć jest wiosna w tej chwili na pewno, ale musimy to załatwić poprzez wizytę pana starosty i obecność pana przy rozmowie. Inaczej nie da rady. Ja sam ze sobą podejmował. Możemy się przyłożyć do tego, ale wolę, żeby pan starosta zadeklarował, że to zrobi w takim czasie, da takie pieniądze i te mandaty. Temat mostu. Wysłaliśmy pisma wszędzie, gdzie trzeba było. Deklaracje, które otrzymaliśmy. Nasze stanowisko szanownych radnych, naszej rady, świadczy o fakcie, że z naszej strony decyzje zapadły. Te informacje, które posiadam w tej chwili z Zielonej Góry, to mogę tylko powiedzieć, że
będą te decyzje nasze, Państwa jako Rady Miejskiej w sprawie, będą przede wszystkim brane priorytetowo pod uwagę. I na dzisiaj nie ma takiej możliwości, że ktoś, powiedzmy sobie, Wykańczycach będzie nas straszył i tak dalej. Decyzja zapadła. Kwestia wykonawcza. Ale my czekamy, ja też się denerwuję, bo wszyscy mi mówią, nawet w czasie pożaru w Lipince, to był też, były niesnaski, były kłótnie, bo firmy nie mogły przejechać, była droga zablokowana, spokojnie można było przejechać. Jeszcze... Chyba to wszystko, bo pani Daremusz o oświetleniu pytanie zgodnie z sugestią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Krzysztof Łuczyk jeszcze. Panie burmistrzu, przed chwilą właśnie odczytałem pismo, tutaj dostałem odnośnie tego fotoradaru, do którego tutaj mieszkańcy też mieli zastrzeżenia, że po prostu za szybko tam przejeżdżają auta. Dziękuję za interwencję i mam nadzieję, że tutaj ten nasz apel nie pozostanie bez echa również właśnie tej naszej hali, która ma powstać w największej, to znaczy w największej szkole w gminie, również dojdzie do skutku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób jakbyśmy zakończyli odpowiedzi na interpelacje, nie zawsze one mogą być zadowalające, że tak one się przedstawiają. Przechodzimy do punktu dzisiejszego, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. W związku z tym, że do protokołu z poprzedniej sesji nie zostały wniesione żadne uwagi, został przyjęty bez zmian. Punkt 11. Porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany. W związku z tym zamykam obrady. Dziękuję wszystkim za uwagę.